już od nas niedługo, bo taka jest kolej Twej drogi. Lecz z nami pozostań w myślach swych. A kiedy na smutek dopadnie, wspomnijmy Ty Twoje przestrogi, ofiarę i miłość i Twą wiarę. Służyłeś w tej parafii, słowo, że nagłosiłeś nas wszystkich serdecznością. Uśmiechem nas zarażałeś, pomocną swoją dłoń dawałeś. Nauczyłeś, jak kochać bliźniego i nie bać się głosić nam prawdy, bo miłość i wiara rzeki rwie. Będziemy pamiętać te słowa, że warto działać dla Boga. Stąd pochodzi życie i nasza moc. Służyłeś tej parafii, słowo Boże nagłosiłeś nas wszystkich serdecznością. Uśmiechem nas zarażałeś, pomocną swoją dłoń dawałeś. Szerokiej życzymy Ci drogi i szczęścia, radości w tym życiu. Pamiętajmy, tu czekamy znów. Otwaraj wszystkie nasze serca i każdy wysłuchuje się w ciszę. Księże Krzysztofie, dziękujemy Ci. Służyłeś tej parafii, słowo Boże nagłosiłeś nas wszystkich serdecznością. Uśmiechem nas zarażałeś, pomocną swoją dłoń dawałeś. Księże proboszczu, dziś nadeszło z Tobą rozstanie, chwila taka, że łza się w oku kręci. Lecz choć odejdziesz do innej parafii, pozostaniesz w naszych sercach i pamięci. Pragnę powiedzieć dziś szczerze, dziękuję. Każdy z nas Tobie zawdzięcza wiele, bo Ty do Boga nas prowadziłeś, służąc Mu wiernie w naszym Kościele. Smutno nam żegnać dziś Ciebie. Tyś nam tak wiele mówił o niebie. Tyś wiódł ku Bogu dziecięce dusze, nauczał, krzepił w słodkiej otusze. O, jak nam smutno, lecz przyjmij dzięki. Garniemy się wszyscy do Twojej ręki. Za to, żeś serca umacniał w wierze, będziemy za Ciebie modlić się szczerze. Tego żegnając, dzieci Ci życzą. Drogi księży Krzysztofie, niespełna 12 lat temu kapłańskie posłuszeństwo przywiodło księdza do Skrzeszewa. Patrzyliśmy na księdza pracę, troskę i poświęcenie dla naszej wspólnoty. Ten czas minął tak szybko i dziś się żegnamy, bo posługa kapłańska to ciągła wędrówka, nauka i zbieranie nowych doświadczeń. Dziękujemy za spędzony z nami czas. Dziękujemy za otwartość, życzliwość i podejmowanie działania. Będzie nam brakowało księdza uśmiechu, poczucia humoru, pogody ducha i mądrości życiowych, który można było usłyszeć wszędzie tam, gdzie ksiądz się pojawiał. Dziękujemy za wszelkie kierowane do nas słowa, zarówno te podczas mszy świętej, jak i te,
które padały podczas prowadzonych z nami rozmów. Swoją postawą nakierowaną na dobro drugiego człowieka ksiądz wzbudzał nasze zaufanie i go nie zawiódł. Mamy nadzieję, że się nie żegnamy, dlatego mówimy do widzenia. Niech Jezus Chrystus obdarza księdza wszelkimi łaskami, niech da siłę w prowadzeniu następnej parafii i głoszenia Słowa Bożego. Życzymy księdzu wiele przyjaznych ludzkich serc, które będą księdza wspierały w realizacji planów i zamierzeń. Szczęść Boże, wdzięcznym uczniowie i grono pedagogiczne ze Szkoły Podstawowej imienia Kornela Makoszyńskiego. Czcigodny księże proboszczu, ślemy do Ciebie te słowa ciepłe i szczere w dniu naszego pożegnania z Tobą. Niech Bóg da Ci łask wiele, niech wzmacnia powołanie, osłania kiedy trzeba i prostą, pewną drogą prowadzi Cię na Twojej nowej drodze kapłaństwa. Śpiewaj sercem kapłańskim radosne dziękczynienie za służbę Chrystusowi, za Twoje wyróżnienie. A my dziś do Ciebie serdecznie się uśmiechamy i wszystkie Twe życzenia w modlitwę przemieniamy. Czcigodny księże proboszczu, my wierni parawianie z Olszewnicy Nowej, życzymy, by przez całe Twoje życie ksiądz podążał z ufnością za Panem. Wszystko, co ksiądz robi, niech czyni z młodzieńczą pasją, cieszy się światem i spotykanymi ludźmi, a księdza serce niech przepełnia wiara. Wiara i miłość, którą podzielił się ksiądz z potrzebującymi i z nami. Niech pielęgnuje ksiądz w sobie uśmiech i nie zatraca poczucia humoru. Stara się słuchać bardziej ludzi i Boga, a Bóg pokaże księdzu prawdę i obdarzy swoim błogosławieństwem. Drogi księże proboszczu, dziękujemy Ci za to, że byłeś naszym proboszczem, że wybudowałeś nam ten piękny kościół, cudowny kościół. Stworzyłeś nam niepowtarzalną atmosferę. A msze z Twoim udziałem były zawsze pełne modlitwy, wiary i wdzięczności Bogu. Będziemy Cię mile wspominać, a Ty pamiętaj o nas. Życzymy Ci wszystkiego dobrego, wszelkich łask, dobrych ludzi na swojej drodze, życzliwości parafian i kto wie, być może jeszcze kiedyś się spotkamy. Księże proboszczu, parafianie ze Skrzeszewa, dziś dziękuję Ci za wszystko, co dokonałeś przez te 12 lat tu na ziemi skrzeszewskiej. Twoja posługa kapłańska na trwałe zapisała się w naszą historię. Jesteś organizatorem tej parafii, budowniczym kościoła i plebanii, pierwszym proboszczem. Ślady Twojej pracy widać na co dzień wokół nas. Dziś dziękujemy Ci za wzorową postawę kapłańską, za udzielone sakramenty święte, za głoszone Słowo Boże, za życzliwość, za lata pełne trudu, doświadczeń, ale i radości, za Twoją troskę o dobro duchowe i materialne parafii. Na dalszą drogę kapłańską życzymy dużo zdrowia, sił do realizacji zadań, jakie Bóg postawi na Twojej drodze. Życzymy błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Boskiej, życzliwych i pomocnych parafian. Niech obdarzył księdza proboszczem swoim zaufaniem. Bóg zapłać za Twoją obecność. W imieniu sióstr z kół Żywego Różańca, jednego z Kałuszyna i trzech ze Skrzeszewa,
Dziękujemy księdzu proboszczowi za 12 lat opieki nad tymi kołami. Dziękujemy za dobrą radę, ciepłe słowo. Zapamiętamy ważne słowa, które ciągle ksiądz proboszcz powtarzał. Cytuję teraz proboszcza. Nie bójmy się podejmować decyzji odważnych. Te decyzje odważne często widzieliśmy tutaj u nas. Będziemy pamięcią modlitewną ogarniać księdza proboszcza, gdziekolwiek ksiądz będzie. Dziękujemy również za wszelkie dobro, które Twoje usta i ręce, księże proboszczu, przekazywały naszym parafianom. Z dumą i radością będziemy następnym pokoleniom przekazywać, że mieliśmy takiego proboszcza, który i wybudował, i był życzliwym człowiekiem. A na dalszą drogę życzymy dużo zdrowia. Również niech Bóg błogosławi zawsze i wszędzie, gdziekolwiek ksiądz będzie. A mój uścisk dłoni dzisiaj niech będzie symbolicznym uściskiem wszystkich 80 sióstr z kół żywego Różańca. Szczęść Boże, księdz. Kochani, trzeba coś dopowiedzieć, bo pani Kutysowa Sylwia to jest moja uczennica sprzed 20 paru lat. Warto. Nasza wioska jest mała, ale ja powiem krótko. Tak, właśnie. W imieniu mieszkańców wsi Poddębie, Rady Sołeckiej i moim osobistym dziękujemy księdzu proboszczowi za 12 lat wsparcia, dobrej rady, uśmiechu i za bycie, przebywanie wśród nas, za błogosławieństwo naszego krzyża, kapliczki, za przebywanie na naszych biesiadach i życzymy księdzu proboszczowi za szczęścia Bożego, wszelakich łask Bożych i niech Matka Boża księdza szczerze wyprasza potrzebne łaski i po prostu Bóg zapłaci za wszystko i życzymy dużo szczęścia i radości i fajnych, tak jak my, parafian. Moi drodzy, to jest przykład, jak kobiety rządzą, właśnie przejmują władzę, ale gratuluję wam, bo robicie to naprawdę świetnie, oby tak dalej. W imieniu parafian Stopoliny podziękowania za przewodnictwo i duchowe i opiekę nad naszą wsią. A osobiście dziękuję za owocną współpracę 12 lat. Bardzo dobrą. Szczęść Boże, księże proboszczu. Pan Sławek się chyba nie obrazi, ale powiem tak. Człowiek ma serce po lewej stronie, a tyle mi pomagał. Dzięki. Drogi księże proboszczu, w imieniu naszej skromnej scholki chcemy Ci podziękować za tyle lat wspólnej pracy. Był to dla nas bardzo szczęśliwy czas. Nigdy nie zapomnimy tych wspólnie spędzonych chwil. Dziękujemy za Twoje dobre słowo. Pamiętaj, księże Krzysztofie, że zawsze będziesz w naszych modlitwach. Życzymy Ci, księże, na nowej parafii szacunku od przyszłych podopiecznych, dużo zdrowia i czekamy, by ksiądz jak najczęściej nas odwiedzał. Trochę marnują się te talenty, prawda? Byłem dzisiaj w ogromnym szoku. Dziewczyny, oby tak dalej i jak najliczniej publiczne, żeby was słuchało. Drogi proboszczu Krzysztofie, w imieniu Ochotniczych Straży Pożarnych z Kałuszyna i z Krzeszewa dziękujemy Ci za owocną współpracę i za modlitwę w Dniu Świętego Floriana, w Dniu Strażaka.
Drogi księdzu proboszczu, w imieniu sołectwa Kałuszyn, koła gospodyń wiejskich i oczywiście przede wszystkim parafian ze wsi Kałuszyn, dziękujemy za obecność przez tyle lat z nami, za pomoc w wybudowaniu kościoła, który cieszy oko i serce i jest naprawdę przepiękny. Życzymy wszystkiego dobrego, życzymy życzliwości, nowych parafian, uśmiechu, takiej owocnej pracy pasterza w nowej parafii. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Księże proboszczu, nasza rodzina pragnie podziękować za każde dobre słowo i wsparcie, za to, że byłeś naszym proboszczem. Życzymy Ci powodzenia w dalszym spełnianiu misji kapłańskiej i serdeczne Bóg zapłać. Czcigodny księże proboszczu, w imieniu wszystkich ministrantów chciałbym podziękować księdzu za wytrwałość w głoszeniu Słowa Bożego, za mądrość płynącą prosto z ambony, choć niekiedy księdza słowa były, nasze kazania były, poruszały trudne i nie w pełni rozumiałe kwestie, to kazania księdza były trafne, zmuszały nas do refleksji i powodowały, że musieliśmy się na chwilę wstrzymać, chwila refleksji i pomyślunku poukładać sobie pewne sprawy. Chciałbym jeszcze podziękować księdzu za trud i wysiłek włożony w budowę, a raczej osiągnięcie tego, co mamy. Mamy piękny, okazały kościół, ale w tym miejscu nie miałem na myśli budynku, a raczej wspólnoty, bo kościół to ludzie przede wszystkim wierzący i jak ksiądz się obejrzy na lewo i prawo, to księdzu ukaże się największe osiągnięcie księdza, z którego można być dumnym, a raczej trzeba być dumnym. I raczej jako ministrant, to jeszcze chciałbym księdzu podziękować za możliwość służby Bogu razem, w ramię z księdzem. Serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać. Księże proboszczu, proszę na początek o wybaczenie. Tak, mogę stanąć w tym miejscu. Bardzo dziękuję za to. Proszę Państwa, częściowo będę mówił do naszego księdza proboszcza, ale myślę, że też jesteście adresatami tych słów. Wybaczcie, że będzie ich trochę dużo, ale 12 lat zmieścić na trzech stronach było trudno, ale z drugiej strony, ale proszę Was, wysłuchajcie. Szanowni Państwo, dane nam jest się spotkać w dniu szczególnym. Z jednej strony zmierzyć się musimy z trudną decyzją hierarchów Kościoła katolickiego, a z drugiej okazać w kilku wystąpieniach, które mieliśmy przed sobą, wdzięczność księdzu proboszczowi Krzysztofowi Krupie, przed którym postawione zostały zadania. Powinniśmy z jednej strony sparafrazować pieśń i mówić: oto jest ten czas, który dał nam Pan. Ten czas, w którym moglibyśmy być świadkami służby księdza proboszcza. Ale ciężko trzymać się radosnej nuty tej pieśni, wypełnionej wdzięcznością, gdy nadchodzi czas rozstania. Ale postaram się w imieniu wspólnoty gminnej, przy asyście naszych radnych gminnych i Państwa, wyrazić słowa wdzięczności jakże zasłużonemu dla nas wszystkich księdzu proboszczowi. Na oczach naszych, księże proboszczu, dopisywałeś kolejne rozdziały żywej historii rozpoczętej 2000 lat temu. Gdy starałeś się wprowadzić w życie słowa biskupa Henryka Kozera, który wypowiedział je tutaj 30 września 2009 roku. Pozwolicie Państwu, że zacytuję. Skrzeszew to jest miejsce wielkiego rozwoju. Ta miejscowość będzie napełniała się nowymi rodzinami. To miejscowość zwrócona ku przyszłości. Szanowni Państwo, to się dzieje. Nawiązując do tych słów, chciałbym Państwa poprosić na świadków, tych, którzy byli i pamiętają, jak ten wyjątkowy moment historii. Pamiętają historię Skrzeszewa i wszystkich, całej parafii. Wielu nas pamięta ten trudny moment, gdy w miejscu naszej świątyni było tylko przysłowiowe ściernisko
Nie wszyscy z władz samorządowych z życzliwością przyjęli wtedy naszego duszpasterza, ale to nie przeszkodziłoby w ciągu 12 lat wielkiej służby księdza Krzysztofa Krupy to miejsce zmiło się nie do poznania. Zapewne są wśród nas też rodziny, które dopiero ostatnio wybrały teren gminy Wieliszew i parafii Skrzeszew na swoje wymarzone miejsce na ziemi i nie mają takiej skali porównawczej. Ale myślę, że wszyscy widzimy, że ksiądz Krzysztof dokonał tutaj rzeczy wielkich i wyjątkowych. Ale sam podkreślał wielokrotnie, że jest tylko przewodnikiem, a to parafia Skrzeszew jest miejscem wyjątkowych, pracowitych, wierzących ludzi, zdolnych do rzeczy wielkich. A czyż to nie idealne połączenie? Dobry menadżer i pracowici ludzie. Historia, jaką tworzył ksiądz i tworzy ksiądz Krzysztof Krupa, daje nam poczucie uczestnictwa w rzeczy wielkiej. Wielkiego zaangażowania, wielkiej pracy, wielkiej motywacji. Za to wszystko należą się księże Krzysztofie nie tylko słowa podziękowania, ale też zapewnienie naszej świadomości wyjątkowości tej służby. Nikt nie będzie już budowniczym naszego kościoła, nikt nie udzieli pierwszego ślubu, nikt nie dokona pierwszego chrztu. Księże proboszczu, to wszystko, co działo się, pozwala nam odtworzyć wyjątkowe momenty z życia naszego, naszej wspólnoty, parafii Skrzeszew i księgi, którą zapisaliśmy razem. Nie wszystkie słowa w tej księdze były oparte na radości, zwłaszcza gdy musieliśmy żegnać naszych najbliższych, ale razem z księdzem Krzysztofem. Ale wszystkie były prawdziwe i wszystkie będą służyły naszym potomnym za świadectwo naszej wiary, zaangażowania i nadziei, że świat mimo swoich wad, budowany jednak w oparciu o naukę Chrystusa, może być lepszy. Twoje wielkie zaangażowanie, wyjątkowa charyzma, księże proboszczu, wzmocnione wielką wiarą parafian sprawiły, że stawialiśmy się, żeby wykonać wykopy pod ławy, do dziś pamiętam ten telefon, żeby robić zbrojenia, murować bloczki, ale żeby też pozyskiwać no jakże potrzebne środki na wyspecjalizowane prace i wyposażenie kościoła. Mogliśmy modlić się w murach naszego kościoła w momencie, kiedy nie było jeszcze dachu. Pamiętamy, gdy odbyła się tutaj pasterka, w momencie, kiedy nie było jeszcze ogrzewania. To pokazywało, jak bardzo chcemy tego miejsca, które rosło na naszych oczach dzięki dobremu liderowi. Czyż historia nie zna wielkich, proszę Państwa, sił zaangażowanych w wielkie projekty, które kończyły się porażką przez złe zarządzanie? A u nas udowodniliśmy coś zupełnie innego. Skrzeszewie, niewielka na ten czas wspólnota, dzięki niesamowitym umiejętnościom przywódczym dokonała rzeczy wielkiej i bardzo szybko zbudowała, nas została nasza świątynia. Podkreślam raz jeszcze, jak każde wspaniałe dzieło, także nasz kościół i nasza parafia miały wyjątkowego inżyniera, menadżera, lidera, przewodnika i dlatego głośne słowa podziękowania, gromkie oklaski skierujmy w stronę naszego proboszcza Krzysztofa Krupy. Kochani, oszczędzajcie ręce, bo chciałbym, żebyście dalej dziękowali księdzu proboszczowi, ale bardzo dziękuję za ten moment, bo chcę zebrać się na siłę, żeby powiedzieć kilka dalej ciepłych słów w stronę naszego wyjątkowego księdza proboszcza. Bo proszę Państwa, nie sposób skupiać się jedynie na zdolnościach menedżerskich księdza proboszcza, bo tak jak napomknąłem na początku, pierwszy ślub, pierwsze chrzty, to zapewne każdy z Państwa ma osobisty powód, by podziękować naszemu księdzu proboszczowi za tą służbę wiary. Ja ze swojej strony chciałbym wyrazić słowa wdzięczności za czuwanie nad wspólnym kultywowaniem spotkań z mieszkańcami i wspólnotami. Dziękuję za msze święte przed gminnymi dożynkami, przed świętami naszych strażaków. Dziękuję za celebrowanie jubileuszów. Dziękuję za integrujące mieszkańców spotkania opłatkowe, w tym te pamiętne, plenerowe, w siarczystym rus na miejscowości Poddębie i Topolina, tuż przed naszą pasterką, tą pamiętną. Chciałbym też wyrazić swoje wielkie wyrazy uznania za godną oprawę ważnych dla nas wszystkich, naszej wspólnoty gminnej pożegnań. Wszyscy wiemy, jakiego lidera mamy wśród nas i pojawiają się, proszę Państwa, na pewno wśród wszystkich nas egoistyczne myśli, by zatrzymać go z nami, zamknąć na klucz. W takich momentach powinniśmy przypomnieć słowa: pozwólmy kochanej osobie być wolnym i iść dalej drogą pielgrzyma wytyczoną przez Najwyższego.
Musimy pozwolić Tobie, księże proboszczu, być ważnym nie tylko dla nas, ale i dla innych, którzy wierzymy, przyjmą Cię tak samo życzliwie jak my. Księże proboszczu, dziękuję raz jeszcze za modlitwę, za dyskusję, za rozmowę, za wsparcie w momencie, gdy zechciałem zmienić w 2010 roku naszą wspólnotę gminną. Razem zrobiliśmy tak wiele i ta dobra współpraca oparta na wzajemnym szacunku i szukaniu najlepszych rozwiązań pozwoliła sprawić, że pełniają się marzenia o rozwijającej się wspólnocie Skrzeszewa i okolic. Dziękuję za dzielenie się ze mną wątpliwościami, szukaniem odpowiedzi na budzące wątpliwości działania gminnej administracji. Czcigodny księże proboszczu, księże Krzysztofie, mam nadzieję, że nasza dotychczasowa współpraca dalej będzie tak życzliwa. Pomimo, że zmieni się Twoje miejsce służby, ale przecież tak blisko. Chcę Cię zapewnić, myślę, że w imieniu nas wszystkich, że zostawiając ogromny kawałek serca w naszej parafii, możesz to miejsce nazywać swoim domem, w którym miejsce dla Ciebie zawsze jest zapewnione. W imieniu swoim, całej społeczności gminnej chciałbym wraz z towarzyszącymi mi radnymi przekazać Ci po pierwsze symboliczne kwiaty oraz obraz przedstawiający materialne dzieło Twojej misji na naszej ziemi, czyli obraz naszej świątyni. Ręką artystki starała się poza ujęciem wyjątkowości tego budynku. Przepraszam. Ująć w formie dedykacji naszą wdzięczność za wszystko, co zrobiłeś dla nas i co zapewnić już na zawsze miejsce w naszych sercach i na kartach historii parafii Skrzeszew i gminy Wieliszew. Mam nadzieję, że jesteś dumny z nas, swoich uczniów, wychowanków, którym pokazałeś, jak pięknie stosować życie słowa przekazań Bożych. Szanowni Państwo, drodzy parafianie, serdeczny Bóg zapłać za świadectwo, jakie dawaliście przez ostatnie 12 lat. I ciągle dajcie swoją pracą, zaangażowaniem, dobrym słowem i obecnością nie tylko na dzisiejszym mszy świętej. Wasza obecność jest największym dowodem na spełnienie przez naszego księdza proboszcza Krzysztofa Krupę dobrego dzieła, które oddziaływać będzie nie tylko na nas, ale i następne pokolenia. Dziękuję Wam bardzo za wielkie wsparcie dla naszego księdza proboszcza, za ufanie jego pomysłom, za wspieranie duchowe i rzeczowe. Drogi księże proboszczu, życząc dużo zdrowia, wytrwałości, Bożego błogosławieństwa w dalszej, pełnej zaangażowania misji, proszę Cię, byś do nas wracał i o nas pamiętał. Dziękujemy Ci. Bóg zapłać.